Te ciasteczka na cały świat rozsławił serial Przyjaciele. Są one najbardziej popularnymi ciastkami w Stanach Zjednoczonych. O czym mówię? O chocolate chip cookies, które dzisiaj razem zrobimy. Ewa Sama, miłośniczka pieczenia i gotowania. Serca widzów podbiła w programie Żony Miami. Od 25 lat dzieli życie między Stany Zjednoczone a ukochaną Polskę. Wy znacie ciasteczka chocolate chip cookies z serialu Friends. Ja je znam z własnego domu, ponieważ są najbardziej pożądanymi ciasteczkami u mnie i zawsze chłopcy chcą, żebym je zrobiła. Zaczynamy od masła, które jest w temperaturze pokojowej, musi być mięciutkie. Ja je sobie pokroję na małe kawałki, żeby były piękne i puszyste. Mikserem pięknie to ubijemy. Bardzo ważne jest to, żeby to masło było puszyste. Teraz kolejnie dodaję biały cukier. Następnie będzie brązowy cukier. Dodajemy wanilię. Ubijamy, ubijamy, ubijamy. Na dużej mocy. I jeszcze dwa jajka całe. Jedno. Niech się pięknie ubije. I drugie. I to powinno się ubijać przez 5-10 minut. Masło się pięknie ubiło z jajkami i z cukrami. Czas na suche składniki. Tutaj mam mąkę z sodą oczyszczoną, z proszkiem do pieczenia i solą, czyli naszymi składnikami spulchniającymi. I bardzo delikatnie to wymieszam. Już nie na mocnych obrotach, ale na wolniutkich. Tylko, żeby się połączyły. Tak wygląda masa ciasteczek. Biorę się za przyprażenie orzeszków. Prażę je po to, aby podbić ich smak. To zajmie kilka minutek. A teraz mam czas, żeby wrzucić do masy głównego bohatera, czyli chocolate chip. Kto ile lubi? Ja zawsze biorę dwie garści. Teraz mieszamy to już wszystko taką szpatułką z tymi kawałkami czekolady, które się nam nie rozpuszczą. Teraz czas na orzeszki. Nie chcemy takich dużych kawałków, więc je poszatkuję. Tak przygotowane orzechy wrzucamy do masy. Och, jeszcze troszeczkę ciepłe są. Delikatnie to wymieszamy. Masa jest gotowa. Odstawiam, idę włączyć piekarnik. Góra, dół. 190 stopni i zaraz będzie rozgrzany. Czas na blachę, bo będziemy formować ciasteczka. Te ciasteczka się rozejdą troszeczkę. Trzeba zostawić miejsce, ponieważ będą dużo większe niż tutaj widzicie. Takie ciasteczka idą do piekarnika na środkowy ruszt, żeby się pięknie przyrumieniły. Nastawiam na 13 minut, ale każdy ma inny piekarnik, więc sprawdźcie, ile czasu będą się piekły w waszym piekarniku. 13 minut minęło. Ojajaj, wyglądają absolutnie cudownie. Ciasteczka nie przywarły, rewelacja. Ciasteczka chocolate chip serwowane w Ameryce są z zimnym mlekiem. Zrobię kakao, żeby zaserwować te ciasteczka w takim polsko-amerykańskim twiście. Idę szybko po mleko, świeże mleko z lodówki, bierzemy kakao, więcej kakao, mniej kakao, jakie kto lubi. Muszę je wymieszać, żeby nie było żadnych grudek i dodam trochę słodkości, tym razem miodu. Można dać też syrop klonowy albo tradycyjnie cukier. Szybciutko mieszam, pięknie mi się wszystko roztapia. Czas sprawdzić, jak smakują nasze ciasteczka. Ciasteczka już nie są gorące. Przełożę je na talerzyk, chrupiące, mają piękny złoty kolor, czekoladkę widać, a do tego mamy nasze kakao. Przelewamy, mam garnek z dzióbkiem, więc łatwo się leje. To teraz spróbujemy. Ale dobre, koniecznie musi się spróbować. Thank you.